Czym było pokolenie Kolumbów? Kim byli Kolumbowie? Było to pokolenie literackie, które obejmowało pisarzy urodzonych w okolicach roku 1920. Nazywano ich również pokoleniem 1920, pokoleniem spełnionej apokalipsy, pokoleniem straconym. Było to pokolenie utworzone przez pisarzy urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, głównie w okolicach wspomnianego roku 1920. Ich początek dorosłości niestety zbiegł się z początkiem, z wybuchem II wojny światowej. Duża część z tych pisarzy pisała maturę w 1939 roku. I ten początek życia dorosłego to oczywiście bezpośrednie przejście niestety w świat, w nowy świat, kiedy to zamiast rozwoju, zamiast szczęśliwej dorosłości, niestety musieli mierzyć się z wojną. Źródło nazwy kryje się w tytule powieści Romana Bratnego Kolumbowie rocznik 20. Do największych przedstawicieli Kolumbów zalicza się Tadeusza Borowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego i Tadeusza Różewicza. Często tych pisarzy dzieli się na dwie grupy. Pierwsza z nich to ta, która brała aktywny udział w warszawskiej konspiracji i oni debiutowali w czasie wojny w wydawnictwach podziemnych. Oni dużo czerpali z poetyki dwudziestolecia międzywojennego. Opracowali własną estetykę, coś co po 1945 roku już nie było kontynuowane. Niestety, ale żaden z pisarzy z tej grupy nie przeżył wojny. Baczyński, Stroiński, Gajcy i Trzebiański. Natomiast druga grupa to pisarze, którzy zadebiutowali już po wojnie. Ich twórczość nie miała już takiego bezpośredniego połączenia, nie wzorowali się na okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oni nazywani byli powszechnie ocalałymi. Ich wspólne przeżycia, przeżycia całego pokolenia, walki z okupantem, konspiracji, powstania było właśnie przedstawiane w ich dziełach. W czasie wojny występowało takie poczucie pokoleniowe, wspólności. Po zakończeniu się wojny, po 1945 roku, głównie ze względów oczywiście politycznych, te więzi zostały zerwane. Życie w czasie II wojny światowej odcisnęło na nich bardzo duże piętno. Na ich twórczości, na tym, że patrzyli na świat nawet po zakończeniu wojny właśnie przez pryzmat tych kilku lat życia w tych przerażających warunkach. Tematem oczywiście twórczości tych pisarzy było to, jak wojna wpływa na człowieka. To wojna najmocniej odcisnęła się na ich życiu, na ich twórczości. Jej okrucieństwo, dramatyzm. Do tego w ich twórczości widać katastrofizm. Tematy, które wracały, to kryzys wartości, upadek człowieczeństwa, właśnie spowodowane przez to, co widzieli, przez to, co się działo. Przez doświadczanie grozy, cierpienia i okrucieństwa. Dlatego o tych pisarzach, twórcach, którzy przeżyli II wojnę światową, często mówi się, że byli zarażeni śmiercią. Wśród nich był Tadeusz Różewicz, który, jak to ujął Marian Kisiel, dla którego, tak samo jak dla innych Kolumbów, ta wojna, te straszne wydarzenia stały się takim punktem zero i wpłynęły na całą jego drogę poetycką. I tutaj warto pamiętać, że na przykład Zbigniew Majchrowski zatytułował swoją książkę o pisarstwie Różewicza Poezja jak otwarta rana. I to określenie często jest brane jako określenie dla całej twórczości pokolenia Kolumbów. Poezja jak otwarta rana. To, co zobaczyli, to, co przeżyli w czasie II wojny światowej, wpłynęło tak mocno na nich, na ich twórczość, że cała ich twórczość stała się odbiciem, obrazem wojny, tego, co ta wojna niestety robi z ludźmi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.